Dzień dobry. Podryszku, wyspałeś się? Siemiotko, no dobrze, no. Kolejny dzień na wyspie miłości. Kolejny dzień w zoo. Chodźcie do kręgu, tam z***cie słońce świeci. Mam nadzieję, że gdzieś tam będzie to przeparowanie. No i że no ja wiem, że ja wybiorę Julkę, Julka wie, że wybierze mnie. I sama mówiła, że nie może się doczekać. Nie? Jesteś i tego że... pewien? No jestem przekonany. Bo Adam jest dużym naprawdę twoim... Nieprawda, nie. Nie, no jestem pewien. Ja chcę się, że poza dziewczyny nie mówię, że żadą będę wam wiecie. Żadą żartem pół serio też troszeczkę, wiesz. Nie, ja myślę, że tu jest już pewniaczek tutaj. Jak tam wieczór ci minął, Leczka? No mi dobrze, przed spaniem miałam okazję trochę się zbliżyć z Kamilem. Leżeliśmy, przytulaliśmy się. Bardzo miło, fajnie. Tak fajnie, nie? Że weszła tutaj do willi i od razu łup, nie? Tutaj atak i tak naprawdę nikt inny się nie liczy. Ale wiesz... No właśnie o takim czymś marzyłam, jak twarz. Ja taki jestem, że no jakby tą taką atencję daję tej jednej dziewczynie, bo no na ale nic się na skupić. Początku jak było? No w sensie na początku... Ale wiesz, ale nie czułem do żadnej nic jakby, nie? A tutaj już jest to, w sensie poczułem, nie? I wiesz, i wtedy chcę na tym się skupić, a jak się zawiodę, no to się zawiodę życie, nie? Wiadomo, jest to ryzyko, ale kto nie ryzykuje, ten nie zyskuje, więc myślę, że Julka może być warta podjęcia tego ryzyka. Ale wiecie co, myślę, że naprawdę to jeszcze tak wiele może się zadziać. Tu poznajesz chłopaków po kolei, masz okazję, a zaraz wejdzie jedna osoba i po prostu spojrzysz na niego i powiesz, że to jest on, nie? Są takie zmiany, że szczerze mówiąc, ja już powoli się gubię, kto, z kim. Wszyscy powoli ściągają właśnie te swoje maski. Każdego dnia stajemy się coraz bardziej świadomi tego, co się dzieje i wiemy dużo więcej, prawda? No ja nawet mówię, że od wczoraj jestem Wojtas, nie? Tutaj taki prawdziwy, jaki ja jestem na co dzień, nie? Wojtek wjeżdża i rozjeżdża. Wojtek w gazie. No a tobie Wojtek się podoba? Znaczy, no mnie się od początku podobał. W sensie Mateusz i Wojtek to tacy najbardziej w moim typie. No. Ale tak z Wojtkiem dobrze ci się rozmawia, masz te tematy. Mi się bardzo gadka kleiła. Co prawda jego trzeba umieć wysłuchać, bo on jak się zagada to... No, trzeba on go słuchać. Gada, ale właśnie tak gada, nie wiem o czym. Gada, żeby gadać, nie wiem, ale tak z Patrykiem siadłam i on na przykład mówił o dziecku, o podróżach, o chęci przeprowadzki, zmiany miejsca, a jak to było w związkach, o Wojtku? Ja tu teraz celuję w Agę albo Agatę, nie? A zaś mój kolega, dobry Wojtuś, w kladenkę. Tak? No fajnie mi się z nim gada, więc wiesz, jakby chciałem jej też dać... Chcieliśmy. Także jak tu się wszystko zmienia, panowie, z dnia na dzień? W ogóle tutaj jesteście wy tego pewniaki. Dokładnie, odpuszczam Klaudię. No jednak to jest taki, u niej taki temperamencik dość spokojny, a ja to raczej lubię takie trochę szaleństwo w życiu i Klaudia, no myślę, że mogłaby nie podobać się z moim charakterkiem. Patryk z Wojtkiem tak się trochę przyjaźnią chyba. Fajnie, że macie dobry kontakt, jednak tu przyjechaliście poznawać dziewczyny. Uczymy się wszyscy teraz nawzajem i każdy się poznaje i to jest zajebiste, że właśnie potrafimy już rozmawiać, nie? Dziewczyny też sobie fajnie gadają i co, chodźmy zrobić im śniadanie i ram pam pam. Siadanko? A jak? Dobra, chyba pora jeść, bo jestem już taka głodna, tak mi już w brzuchu burczy.